Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu ogłoszeń. Dziś za namową użytkownika Przemoson sportowe auta do 70 tysięcy złotych. Zaczynajmy! Nie jesteś jeszcze subskrybentem Otomoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel Grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. No, trzeba przyznać, że Przemoson to ma cierpliwość. Napisał już tak dużo propozycji, że zgarnął pod swoimi komentarzami spokojnie z 200 łapek w górę, pod tym konkretnym akurat 34. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to pozwól, że Cię wprowadzę. Przegląd ogłoszeń to taka luźniejsza seria, w której po prostu szperamy sobie po Otomoto, szukając samochodów według klucza, który podpowiadają widzowie. Warto mieć na uwadze, że nie jest to żadna oficjalna lista top 10 najlepszych samochodów, tylko po prostu inspiracje przed zakupem, trochę rozrywki i trochę moich porad, jak skutecznie sprzedawać i kupować na Otomoto. A teraz już przechodzimy na stronkę, wrzucamy oczywiście wyszukiwanie zaawansowane, no i powstaje pytanie, co to w ogóle jest samochód sportowy? Przecież sportów jest wiele. W końcu offroad to też jest jakiś sport, albo na przykład Rides Dakar to też jest sport. Ogólnie w takim tradycyjnym rozumieniu to auta sportowe to głównie coupé albo cabrio. Oczywiście muszą być jednocześnie nastawione na bardzo dobrą, precyzyjną i szybką jazdę. Ja jednak nie chciałem się jakoś ograniczać, więc pokażę Wam różne samochody, którymi możecie wykręcić niezły czas na torze. No dobrze, a zatem czas wrzucić filtry. Na początek pokaż oferty z numerem VIN. Budżet, może zrobimy od 50 do 75 tysięcy złotych. Ogólnie dzisiaj na bogato, no ale skoro tylu chętnych było, żeby taki budżet poruszyć, to dlaczego nie? Status pojazdu nieuszkodzony. No i może jeszcze moc, od 200 koni w górę. Jak widzicie, na tym etapie mamy 3978 ogłoszeń spełniających nasze wymagania. Dalej polecam już po prostu używać kolejnych filtrów, zawężać tę grupę według Waszych upodobań. No i jeśli Wam się coś spodoba, dodajcie to do obserwowanych, tak żeby móc do tego wrócić. Koniecznie bądźcie zalogowani, to wtedy Wam to nie zniknie i przy kolejnej wizycie znów będziecie to widzieć na swoim koncie. Pierwszym efektem moich poszukiwań jest samochód legenda, a właściwie nawiązujący do swojego pradziadka, który był legendą. Mini Cooper S. Tak w ogóle Mini był dla Brytyjczyków czymś jak dla nas Polaków Fiat. Mały, kochany, no ale z wieloma wadami. Zdecydowanie nie jest to prawda w stosunku do Cooper S. Ten jest znacznie większy, przestronny, szybki i zwinny. Zaczniemy sobie od obejrzenia zdjęć, jest ich 19. Pierwsze jest jak najbardziej poprawne, jakość jest ok, więc nie ma co bardziej komentować. Ja bardziej jestem ciekawy, czy ten samochód Wam się podoba. Niektórzy złośliwi twierdzą, że miniaki to w ogóle są dla kobiet. Choć ja w ogóle bym nie powiedział, że ten samochód, żeby był wstyd jeździć tym samochodem będąc mężczyzną. Na pierwszy rzut oka może nie wygląda zbyt drapieżnie, bo nie ma jakichś takich ostrych linii. Ale już tutaj ta czerwona listwa, w ogóle grill, chrom dookoła, zderzak, felga, czerwone zaciski, no i oczywiście wlot powietrza w masce dodają mu charakteru zdecydowanie. Oczywiście jak spojrzymy na niego z boku, to sylwetka typowo miniakowa, tutaj jeszcze podwójny wydech na środku, ładny zderzak z tyłu oraz taki widoczny spoiler przy dachu. Nie widać, żeby ten egzemplarz miał jakieś zarysowania czy uszkodzenia. O, jeszcze dach w szachownicę, bardzo charakterystyczny element dla tej marki. Dzisiaj nie chciałbym się rozgadywać o wnętrzach, bo to jednak nie jest najważniejsze w autach sportowych, ale tutaj ewidentnie będzie można poczuć się dobrze. Charakterystyczny dla Mini projekt deski rozdzielczej, wysokiej jakości materiały, które dodatkowo w tym egzemplarzu nie noszą śladów zużycia. Zobaczmy, czy będą pokazane jakieś detale, o które zawsze proszę. No niestety nie, ale na żadnym z tych zdjęć nic niepokojącego nie widzę. Poza tym, że siedzenie z tyłu nie będzie należeć do najprzyjemniejszych. Dokładnie jest to trzecia generacja tego modelu. Ten egzemplarz pochodzi z 2016 roku. Na liczniku ma 118 tysięcy km przebiegu i kosztuje 65 tysięcy. Pewnie większość z Was kojarzy, że Mini należy do BMW i sporo rozwiązań konstrukcyjnych jest wspólnych. Ten na przykład jest oparty na płycie podłogowej BMW 2 Active Tourer. No dobrze, ale przejdźmy do najważniejszego aspektu, czyli jak się to prowadzi. W skrócie, rewelacyjnie. No, miniak od pierwszej generacji tej współczesnej wersji prowadzi się jak taki mały go-kart. Jest sztywny, zwarty i precyzyjny, a do tego szybki, a w naszym przypadku nawet bardzo szybki, bo mamy tutaj wersję John Cooper Works.
co daje nam pakiet stylistyczny, sportowy wydech, zmienione zawieszenie i układ hamulcowy, no i osiągi. Pod maską znajdziemy dwulitrową benzynę, która generuje 231 koni mechanicznych, co sprawia, że ten samochód może się rozpędzić maksymalnie do 246 km na godzinę, a setkę osiągnie w 6,3 sekundy. Po zdjęciach możemy stwierdzić, że auto jest importowane, bo ma jeszcze założone zagraniczne tablice rejestracyjne. Numer VIN w ogłoszeniu jest. Niestety pozostałych danych nam brakuje. Nie ma na przykład kraju pochodzenia, ale rzućmy jeszcze okiem. Lista wyposażenia, przyznacie, że jest imponująca i bardzo długa, ale to super. Polecam zawsze dokładnie i skrupulatnie uzupełniać, zgodnie z prawdą, listę wyposażenia. A w opisie, który nie jest zbyt długi, dowiemy się, że auto jest sprowadzone z Niemiec, że jest bogato wyposażone oraz że historia oraz przebieg są potwierdzone i udokumentowane w książce serwisowej. No trochę mało, ale przechodzimy do kolejnego samochodu. Pozostajemy w koncernie, będzie BMW. A dokładniej to BMW 2. Ale spokojnie, nie będzie to wspomniany przed chwilą Active Tourer, który notabene jest pierwszym minivanem od BMW, a jego totalne przeciwieństwo, czyli to cudeńko. Czyli BMW seria 2 o oznaczeniu F22. Dokładnie jest to egzemplarz z 2015, ma 85 tysięcy km przebiegu, kosztuje nieco więcej, bo 72 tysiące złotych i jest to 228i. No tacy ortodoksyjni fani BMW powiedzą, że lipa, no bo nie ma sześciocylindrowej rzędówki, najlepiej 3-litrowej, ale ten silnik też daje radę. Jest to czterocylindrowa benzyna 2.0 turbo o mocy 245 koni mechanicznych. Fabrycznie maksymalnie osiąga 250 km na godzinę, a do setki przyspieszy w 5,8 sekundy. Niezły wariacik. Do tego ma automatyczną skrzynię biegów i napęd na 4 koła, co już w ogóle go eliminuje w oczach fanów, no bo co to za BMW, co nie idzie bokiem, ale gwarantuję Wam, że ten samochód na pewno dostarczy masę emocji. Tak jak wspomniałem, w gamie tego modelu można spotkać 3 litrówki, ale są też silniki, które zupełnie nie pasują, jak na przykład 1,5 litrówki. To pewnie wiąże się z różnymi normami emisji spalin, ale nie będziemy się nad tym teraz rozwodzić. W tym ogłoszeniu podoba mi się jeszcze to, że mamy pełne dane, które pozwolą nam na sprawdzenie historii na stronie historiapojazdu.gov.pl. A teraz przejdziemy sobie do zdjęć. Jest ich 14. No i pierwsze, co rzuca się w oczy, to złota felga. No, może jest pomarańczowa, trudno ocenić, zaraz się przyjrzymy. No, jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Oczywiście felgi zawsze można zmienić, ale zdecydowanie ten samochód z czarnym lakierem i taką felgą musi się wyróżniać na ulicy. A tak w ogóle ten samochód bardzo mi się podoba, jest taki agresywny, wygląda jak przyczajony do ataku tygrys, długa maska, mocne, odważne linie, nerki w odpowiednim rozmiarze. No wszystko jest tak jak trzeba w sportowym aucie. Nie wiem co Wy sądzicie o tych zdjęciach, ale mi fotki robione takim szerokokątnym obiektywem akurat do samochodów niespecjalnie pasują, bo trochę zaburzają jego faktyczny rozmiar. Tutaj to nad wnętrzem w ogóle się nie będę zatrzymywał, bo każdy wie jak wygląda BMW w środku. Tutaj mamy tego kwintesencję. Wydaje mi się, że przetarty jest drążek od hamulca ręcznego. Czyżby ktoś jednak próbował bokiem trochę jeździć? Poza tym wnętrze wygląda na zadbane, zresztą nie ma wielkiego przebiegu. No i wygląda to bardzo ładnie, jest nawet drewienko, szyberdach. No i bogate wyposażenie. Jeszcze szybko rzucimy okiem na opis. Dzień dobry, na sprzedaż BMW 228 xDrive z oryginalnym przebiegiem potwierdzonym pełną historią serwisową. Okej, czyli dowiemy się, że kilka elementów natury wizualnej zostało tutaj zmienionych. Ja uważam, że samochód wygląda świetnie. No i jeszcze krótka lista wyposażenia. Myślę, że zdecydowanie brakuje tutaj informacji o tym, co to auto przeszło i nie chodzi mi o jakieś trudne przeżycia i kręcenie bączków, a o serwisy, naprawy, wymiany. Jeśli jest pełna historia serwisowa albo dokumenty, to warto też trochę dokładniej to opisać. Ja pewnie jeszcze na miejscu sprzedającego napisałbym o kosmicznych wrażeniach z jazdy. Teraz pojazd, który dla wielu fanów jest legendarny. Idealnie nadaje się do wyścigów, driftu i lansu. Nissan 370Z. Tak, dobrze kojarzycie. 350Z i 370Z występowały w serii filmów Szybcy i Wściekli, a także w Need for Speedzie. Także pewnie wielu z nas nim jeździło. Wirtualnie, ale nadal. Przy tym modelu na pewno warto wspomnieć o silnikach, bo VQ37VHR to jednostka bardzo popularna wśród fanów motorsportu. A ciekawostką jest to, że silnik występujący w poprzedniku, czyli 3,5 V6, dzięki współpracy z Renault, trafiał do takich modeli jak
Space albo Laguna. Tutaj mamy 3.7 V6 generujące 328 koni mechanicznych, automatyczną skrzynię biegów i napęd na tylne koła, czyli coś, co lubią fani motorsportu. Ten samochód maksymalnie, fabrycznie ponownie, osiąga 250 km na godzinę, a do setki przyspieszy w 5,3 sekundy. Gdyby to kogoś nie satysfakcjonowało, to trzeba troszkę dołożyć i kupić sobie wersję Nismo. Tam można spodziewać się zmian w silniku, układzie zawieszenia i hamulcowym. W tym ogłoszeniu także mamy komplet danych do sprawdzenia historii, jest data pierwszej rejestracji, jest numer VIN, a na zdjęciach tablice rejestracyjne. I na te zdjęcia sobie spojrzymy. Pierwsze jest bardzo intrygujące, takie artystyczne. Zwróćcie uwagę, że wszystko dookoła jest takie szare, czarno-białe, a samochód jest czerwony, czyli ktoś tutaj lubi bawić się grafiką i zdjęciami. Samochód praktycznie z każdej strony robi wrażenie, no nie da się przejść obok niego obojętnie na ulicy, zawsze gdzieś go tam wyłapiemy, ja nieraz też się łapię na tym, że gdzieś tam się oglądam właśnie, bo widzę, że jest 350 albo 370 jedzie, no to zwraca uwagę. No też trzeba przyznać, że te samochody jakoś często na naszych drogach się nie zdarzają, przynajmniej w mojej okolicy. Jest bardzo ładna czarna felga, ciekawe lampy, spoiler na klapie, no i dwie rury wydechowe. Sylwetka tutaj nie pozostawia złudzeń, że jest to auto sportowe. Zobaczmy jeszcze sobie wnętrze. Jest skórzana kierownica, trochę srebrnych elementów. Jest nawet przeszycie na desce rozdzielczej. Tutaj zauważymy taki efekt, że jest takie jasne to zdjęcie. To przez to, że po prostu za dużo światła wpada w obiektyw aparatu. Bardzo łatwo można to załatwić. Albo stanąć w cieniu, albo może jakiś kolega tam stanąć i zasłonić to światło. Można też, nie wiem, kawałek kartonu czy cokolwiek innego przyłożyć na szybę, żeby to zasłonić i ładnie pokazać wnętrze. No to nie wygląda na jakoś przesadnie zużyte, nic tu nie jest poździerane, przetarte, kierownica też trzyma się ok. Bagażniczek symboliczny. O, właśnie, silnik. W poprzednich ogłoszeniach nie było zdjęć silnika, to dziwne, no bo to jest jednak kluczowe w samochodzie sportowym, ale tutaj możemy rzucić okiem sobie na tą piękną V6. No i to tyle, jeśli chodzi o zdjęcia. Ten egzemplarz kosztuje 72 900, jest z 2016 roku, 52 300 km przebiegu. Niedużo. Co w opisie? No więc tak, samochód pochodzi z Niemiec, był sprowadzony w zeszłym roku, ale wyprodukowany był w USA i dzięki temu ma taki piękny czerwony kolor według sprzedającego. Znakomita jednostka 3.7 V6, no tutaj nie ma co się spierać, jest to znakomita jednostka i każdy dobrze o tym wie. Niesamowite wrażenia z jazdy, podoba mi się, że jest właśnie opis wrażeń, dynamiczna sylwetka, doskonałe właściwości jezdne. Sprzedający deklaruje bardzo dobry stan pojazdu. O, i szczerze pisze, prowadzi się sztywno, wręcz topornie, co charakteryzuje sportowe zacięcie tego samochodu. Prawda, fajnie, że jest opis charakterystyki i wrażeń, tradycyjnie brakuje informacji o dokumentach i wykonanych naprawach i serwisach. Teraz nieco tańszy model, ale chyba najbardziej egzotyczny w dzisiejszym zestawieniu. Subaru BRZ. No przyznacie, że no, nie często spotyka się go na drodze, pewnie wielu z nas w ogóle go nigdy nie spotkało na żywo. Nie jest to specjalnie popularna marka, a tym bardziej model w naszym kraju. Co absolutnie nie znaczy, że jest to zły samochód. Ma standardowe dla sportowych samochodów wady, czyli no nie jest zbyt przestronny, pakowny, praktyczny czy ekonomiczny. W tym ogłoszeniu mamy 17 zdjęć wykonanych wewnątrz, to od razu widać no tu po ścianach i po tym oświetleniu. Nie zawsze są to idealne warunki, ale przynajmniej nie musimy czekać na ładną pogodę, czy nie przejmujemy się tym, że jest deszcz. Tutaj mały rebus, ciekawy jestem, czy ten samochód Wam coś przypomina, bo powinien. Wygląda ładnie, ma mocne rysy, spójrzcie na ten błotnik wystający, ładna lampa, na masce przetłoczenie. Może zderzak nie jest jakiś bardzo agresywny, ale ogólnie sylwetka samochodu mi się podoba. Możemy sobie obejrzeć z każdej strony, tutaj jeszcze taki akcencik. Tył, fajny dyfuzor, dwie rury wydechowe. Te lampy mi się nie podobają, szczerze mówiąc. Takie jakieś zwyczajne, w ogóle zaokrąglone, to te przednie są zdecydowanie ładniejsze. No i tutaj taki biały spoilerek na klapie. Wnętrze czarne, skórzana tapicerka z czerwonymi przeszyciami. Wiadomo, sportowy samochód to musi być czerwone. Czerwone sprawia, że wszystko jest szybsze. Fotele mi się podobają. I teraz znów sobie myślę, że chyba w poprzednich ogłoszeniach nie za bardzo były fotele pokazane. Co jest bardzo ważne w aucie sportowym, no bo w końcu planujemy
szybko wchodzić w zakręt, mówiąc delikatnie, więc istotne jest trzymanie boczne, no i ogólnie wygoda. Tutaj mamy Alcantarę, skórzane boczki, czyli jedno z moich ulubionych rozwiązań. Zegary wydają się być zwyczajne, ale ważne jest to, że w centralnej części jest obrotomierz, bo to nas najbardziej interesuje. Fajnie, że jest zdjęcie silnika, o nim powiem więcej za chwileczkę. Bagażnik, no coś tego bagażnika tutaj jest, może coś by tam się udało włożyć. Jeszcze możemy zajrzeć pod spód, jest koło dojazdowe. No i to tyle. Zdjęcia oceniam dobrze. Ten egzemplarz kosztuje 59 900, jest z 2014 roku. Niecałe 100 tysięcy kilometrów przebiegu. No czyli fajne, świeże egzemplarze udało dzisiaj się znaleźć. A napędza go 2-litrowa benzyna o mocy 200 koni mechanicznych. Może nie jest to bardzo dużo na tle pozostałych samochodów z dzisiejszego odcinka, ale ma wiele innych cech, które kwalifikują go do tego zestawienia. A warto jeszcze dodać, że ten silnik to bokser. Taki samochód rozpędzi się do setki w 7,6 sekundy, a maksymalnie pojedzie 230 km na godzinę. No, już widzę, że niektórzy z Was kręcą nosem, ale niesłusznie, bo mamy tutaj dwudrzwiowe coupé z nisko położonym środkiem ciężkości, napędem na tył, no i ogólnie świetnymi właściwościami jezdnymi. Na pewno nie będzie słabo. Egzemplarz pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, numer VIN w ogłoszeniu jest, pozostałych danych brak, trzeba będzie dopytać, zanim wybierzemy się na oględziny i jazdę próbną. Wyposażenie dość długie, na pewno będziemy zadowoleni. A co w opisie? Tutaj zawarte jest rozwiązanie zagadki, którą dałem Wam na początku. Otóż BRZ to brat bliźniak Toyoty GT86. Więc jeśli dla Was BRZ brzmi zbyt egzotycznie, no to bierzcie GT86. Jest to praktycznie to samo, a wiadomo, Toyota no bardziej swojsko brzmi u nas. Sprzedający deklaruje, że auto jest utrzymane we wzorowym stanie, zarówno technicznym, jak i wizualnym, i mechanicznym, że ma zadbany lakier oraz wnętrze. No, zdjęcia to sugerują oczywiście, warto jest sobie to potwierdzić podczas oględzin. Tu jest ważna informacja, olej zmieniany co 5-6 tysięcy kilometrów. No, w autach sportowych mile widziane, żeby było to częściej zmieniane, one jednak pracują w troszeczkę innych warunkach zazwyczaj. Praktycznie nowe opony, no i lista najważniejszego wyposażenia wersji Limited. Znajdziemy tutaj na przykład Big Xenony, bezkluczykowy dostęp czy dyferencjał LSD Torsen. I na koniec fajne hasło, gwarantuje zauroczenie od pierwszej przejażdżki, jak to miało miejsce w moim przypadku. No ale tak to właśnie jest z tą miłością do samochodów, że zauroczymy się podczas pierwszej przejażdżki, ale po jakimś czasie już jest nam za mało mocy i wrażeń, no i po prostu szukamy jakiejś zmiany. W przypadku samochodów to jest ok, etyczne, ale nie róbcie tak w przypadku związków. Tylko proszę się na mnie nie gniewać. Mówiłem, że w tym programie będą różne porady. Dlaczego nie z relacji damsko-męskich? A teraz będzie coś nieco innego. Będzie hatchback, będzie kompakt, francuski kompakt, Renault Megane. I teraz uwaga, jeśli weźmiemy pod uwagę fabryczne parametry, to Renia jest w naszym zestawieniu dzisiaj samochodem z najwyższą prędkością maksymalną, a wynosi ona 254 km na godzinę. A do setki przyspiesza w 6 sekund. Jest naprawdę dobrze. Oczywiście jest to Meganka Trójka RS, typowy hot hatch, który prowadzi się genialnie, ale jest bardzo sztywny. Zresztą więcej o nim mówię w naszym teście. Taką żółtą bestię testowaliśmy, możecie sprawdzić link w prawym górnym rogu. Jego kolejną zaletą w stosunku do dzisiaj prezentowanych jest cena, bo jest po prostu tańszy. Kosztuje 59 900, jest z 2013 roku i ma 102 000 km przebiegu. Napędza go bardzo dobrze znana jednostka 2.0 turbo o mocy 265 koni mechanicznych, ale uwaga, bo w zależności od rocznika mogła mieć jeszcze 10 koni więcej. Tutaj akurat jest manualna skrzynia biegów i napęd na przednie koła, ale inżynierowie bardzo się postarali, jeśli chodzi o układ hamulcowy, zawieszenie czy wydech, które bardzo się różnią w stosunku do zwykłej Meganki. Zobaczmy zdjęcia, mamy 20 sztuk, biały egzemplarz, czarna felga, czerwony zacisk, jest dobry zestaw. Nie wiem, czy nie chciałbym, żeby wersja RS miała nieco więcej takiego drapieżnego charakteru, na przykład jakiś taki bardziej wyróżniający się zderzak, czy większe spoilery, ale to tylko moje spojrzenie. Są też tacy, którzy nie chcą się wyróżniać, a zaskoczyć na przykład na torze, czy nawet na światłach. Meganka w trzech drzwiach wygląda bardzo ładnie. W ogóle wiele renówek w wersji trzydrzwiowej wygląda super. Z tyłu centralnie położony wydech, ładne lampy i fajny zderzak. Idziemy dalej. No, fotele to już jest miazga. Typowe kubełki, skórzane, jeszcze żółty pas bezpieczeństwa. Wnętrze wygląda na niezniszczone. Kierownica, no też jest ok.
No, nie ma co się nad nim jakoś bardzo rozwodzić, ale fajnie, że są detale pokazane. Bardzo się cieszę. Jak widzimy na przykład na klimatyzacji czy na radiu nie ma przetarć, ale tutaj jakieś ryski na tym takim twardszym plastiku już się znalazły. O, i tutaj też jakieś przetarcie na dwóch przyciskach, ale ogólnie nie jest źle. No i bagażnik. Tutaj będzie większy w porównaniu do pozostałych modeli, które dzisiaj pokazuję, to będzie on zdecydowanie bardziej praktyczny. W opisie dowiemy się m.in., że auto było kupione w polskim salonie i jest w jednych rękach od nowości. No, to jest duży atut, bo na pewno będziemy mogli się dużo dowiedzieć o tym samochodzie. Tym bardziej, że był serwisowany na bieżąco. Około pół roku temu wymieniony akumulator, klocki i tarcze. Bardzo mi się podoba to, że jest pogrubiona czcionka w kilku ważnych elementach i działa. Na mnie to działa, przyciąga mój wzrok. Od razu wyłapałem, że jest polski salon, jedna ręka, serwisowany i tak dalej. To jest super zabieg. Auto w bardzo ładnym stanie, środek czysty, niezniszczony. No to widać po zdjęciach. Dodatkowo komplet opon zimowych. No jest lista wyposażenia i robi ona wrażenie, ale kurczę, no jest z polskiego salonu w jednych rękach, to spodziewałbym się, że informacji o serwisowaniu, eksploatacji będzie tutaj cała masa, a nie wiemy nic. No chociażby podstawa, jak często był zmieniany olej. Już nie wspominając o tym, że chciałbym się dowiedzieć, że tą RS-ką, która ma 265 koni mechanicznych, jeździła jakaś starsza pani tylko do kościoła. Wiadomo, ten odcinek nie mógł się odbyć bez BMW i tak samo nie mógłby się odbyć bez jakiegoś samochodu z grupy WAG. Akurat tym razem zdecydowałem się na Audi TTS. Ogólnie jest cała masa modeli z grupy WAG, które by pasowały do tego zestawienia, no bo mamy Golfa R-kę, Leona Cuprę, Sirocco, no i różnej maści Audi, tam RS3, RS4, RS6, no do koloru, do wyboru. Ale jednak ja stwierdziłem, że pójdę tutaj w ten sportowy styl i wybrałem Cupę. A do tego nie musimy wydać całego 70 tysięcy, bo ten egzemplarz z 2010 roku kosztuje 53 900 i ma niecałe 200 tysięcy kilometrów przebiegu. Pod maską niezbyt duża dwulitrowa benzynka, która potrafi wykrzesać 272 konie mechaniczne, dzięki czemu do setki przyspieszy w 5,2 sekundy, a prędkość maksymalna kończy się na 250 km na godzinę, ale jest oczywiście ograniczona elektronicznie. W ogóle w większości dzisiejszych przypadków tak właściwie jest. Można znaleźć jeszcze mocniejsze wersje silnikowe tego modelu, no ale wiadomo, budżet nie jest z gumy. Skrzynia biegów jest manualna, a o trakcję się nie musimy martwić, bo wspomaga nas bardzo dobry napęd na 4 koła Quattro. W tym konkretnym ogłoszeniu sprzedający podał numer rejestracyjny oraz numer VIN. Zdjęć jest 15. Ponownie biały lakier, czarna felga, brakuje tylko czerwonych zacisków, sugerując się pozostałymi ogłoszeniami, które wybrałem. Czy specjalnie tak wybrałem? No, nie będę ukrywał, że mam trochę słabość do takiego zestawienia kolorystycznego. Mi się akurat podoba, no ale oczywiście każdy wybiera pod siebie. Sylwetka bardzo sportowa, charakterystyczna, nie do pomylenia. Poza tym ten projekt jest taki estetyczny, bardzo konkretny, minimalistyczny, czyli mamy kilka mocnych linii, wystające błotniki, zderzak troszkę tutaj na dole gdzieś tam wystający, tak ciekawie zaostrzony i to tyle. Nie ma jakichś tam wielkich udziwnień. Lampa trochę tutaj zaostrzona przy błotniku. Po prostu głównym atutem tego samochodu jest jego unikalna sylwetka, do tego jeszcze wysuwająca się automatycznie lotka oraz dwie podwójne rury wydechowe. W środku jest super, bogate wyposażenie, wysoki standard, wysoka jakość materiałów, podoba mi się ścięta u dołu kierownica oraz fotele, które są w połowie z alkantary i w połowie ze skóry. No już wygląda, że mają niezłe trzymanie boczne. Akurat TTS miałem okazję jeździć, siedzieć w niej i mogę to potwierdzić, choć nie było testu, to akurat tam w sytuacji prywatnej u znajomego. No i silniczek. Ten akurat z wyglądu może nie robi wielkiego wrażenia. Zdjęcie kluczyków, no i to tyle. Po pierwszym zdaniu opisu już mogę stwierdzić, że albo jest to jakiś forumowicz, albo po prostu gość, który wie, co jest 5, czyli zna się na rzeczy, bo wpisuje kod silnika CDLB, a to ma znaczenie i to duże w grupie WAG, no ale teraz nie będę wchodził w szczegóły. Moc fabryczna 272. No to jest istotna informacja, bo te silniki są podatne na tuning i można z nich wyciągnąć jeszcze więcej. Sprzedający deklaruje bardzo dobry stan techniczny i wizualny, użytkowane głównie weekendowo. Zapewne jest to drugi albo
albo trzecie auto w domu, tak to zazwyczaj z tymi sportowymi samochodami wygląda, zarejestrowane w Polsce i opłacone, naprawy wykonywane na bieżąco. No i teraz mamy kilka informacji o naprawie, to mi się podoba, przy przebiegu 194 tysięcy serwis i tak dalej, rozrząd też był robiony niedawno, bo jakieś 20 tysięcy kilometrów temu, więc możemy trochę jeszcze pojeździć, na ten moment nie wymaga wkładu finansowego. Normalnie bym powiedział, że dobrze jest po zakupie zrobić taki przegląd zerowy, czyli tam wymienić sobie olej i filtry, no ale jeśli to było zrobione przy 194 tysiącach, a kupimy go jak ma tam 196 czy 7, a będzie to potwierdzone gdzieś tam dokumentami, no to chyba nie ma sensu. Tutaj jest trochę zbity tekst i prawie bym to pominął, no bo jest wypisane wyposażenie, ale okazuje się, że auto ma kilka modyfikacji, na przykład układ wydechowy, dzięki czemu brzmi fenomenalnie, no to pewnie jest głośno. Do tego downpipe, RM Motors, katalizator, sportowa wkładka filtra powietrza. Myślę, że w tym momencie ma około 300 koni mechanicznych, a gdyby nowemu nabywcy było mało, można osiągnąć nawet 330. No tak mówiłem, są podatne na tuning i tutaj już coś się w tym temacie rozpoczęło. Ogólnie ten samochód jeździ genialnie i precyzyjnie, a do tego jeszcze tutaj mamy zawieszenie Magnetic Ride, więc na pewno nikt nie będzie narzekał. Jest napisane, że auto jest bezwypadkowe, a sprzedający nawet może udostępnić raport Car Vertical, który sam wykupił, ale tylko zainteresowanemu klientowi. Bardzo miła propozycja. Można brać przykład z tego sprzedającego. No i na koniec Mercedes. Tak, to ta niemiecka marka, która robi wielkie, ciężkie i komfortowe limuzyny. Ale chyba, że chcemy coś szybkiego, to wtedy kierujemy się do fabrycznego tunera, czyli AMG. Oczywiście nie dosłownie udajemy się do tunera, tylko po prostu w salonie wybieramy sobie wersję AMG, tylko z nią jest podobny problem jak w BMW z M-ką albo w Audi z S-ką, czyli bardzo często jest to tylko pakiet stylistyczny. I ja właśnie coś takiego w założonym budżecie znalazłem. Jest to C350, czyli C-klasa, W204. Oczywiście Mercedes ma całą gamę modeli coupé i cabrio, no ale jakoś nie wyobrażam sobie CL500 albo E500 na torze. Pomyślcie tylko te wychylenia i ta masa. A tutaj mamy zgrabny model z niezłym silnikiem, dokładnie to 3,5-litrowa benzyna, 306 koni mechanicznych, dzięki czemu setkę osiągniemy w 6 sekund, a maksymalnie pojedziemy 250 km na godzinę. Napęd jest na tył, a skrzynia automatyczna. Egzemplarz pochodzi z 2012 roku, ma 231 tysięcy km przebiegu i kosztuje 67 900. W ogłoszeniu dowiemy się, że pochodzi ze Szwajcarii, mamy datę pierwszej rejestracji, mamy numer VIN, a na zdjęciach zobaczymy, że tablice są jeszcze zagraniczne. Zaraz spróbujemy się wczytać w opisie, o co chodzi. Tym razem nie będzie biały samochód, a czarny, no i wygląda kozacko. Do tego jeszcze ta czarna felga. Ja nie wiem, czy to nie są dezenty i nie do końca chyba mi się podobają, ale tak jak mówię, każdy ma swój gust. Ale pewnie wielu spodoba się ta elegancka linia, jaką tutaj prezentuje Mercedes. Charakterystyczny grill z gwiazdą, nie ma tutaj jakichś projektowych szaleństw. Z tyłu tylko akcent w postaci dwóch rur wydechowych, nie ma żadnego spoilera przy dachu. Jest chromowana listwa przy oknach, czyli ta elegancja tutaj ma wybrzmiewać mimo wszystko. Zobaczmy sobie tę piękną sylwetkę. No naprawdę wygląda to świetnie. I z tej strony, no po prostu z boku wygląda najbardziej dynamicznie. Możemy także zajrzeć pod maskę i zobaczyć tę 3,5-litrową V6-teczkę. Bagażnika też trochę tutaj mamy. No i szybki wgląd do tego eleganckiego wnętrza. Mamy skórzane fotele, głębokie. W bardzo dobrym stanie są utrzymane. W ogóle aż zadziwiająco dobrze wyglądają. Nie mają żadnych tutaj tam przetarć czy załamań. Z tyłu pewnie były rzadko używane, więc nie ma co tutaj się zastanawiać. Tutaj zobaczymy trójramienną kierownicę, kilka srebrnych wstawek. No i tam białe tarcze zegarów. Wszystko wygląda na utrzymane w bardzo dobrym stanie. No ktoś tutaj musiał dbać o ten samochód, bo serio, nie widzę żadnych przetarć. Kierownica też nie. Przyciski się trzymają. Oczywiście, no Mercedes to jakoś sama w sobie, ale gdyby ktoś chciał, no to zmęczy każde wnętrze.
Podoba mi się to, że jest dużo zdjęć detali, są pokazane te elementy, na które zawsze zwracam uwagę, czy nie są zużyte. I tutaj mamy pełną informację. Zdjęć jest 40, więc to jest na piątkę. Na szóstkę to trzeba dodać jeszcze filmik. Też to można zrobić i wtedy pojawia się jako pierwszy w galerii zdjęć. No, opis już mi się tak bardzo nie podoba. Po pierwsze, bardzo mocno są rozbite te zdania, co też utrudnia czytelność. Witam dziś do sprzedania śliczny, 100% bezwypadkowy Mercedes-Benz C-klasa C-Coupé 350 AMG. Nie wiem, no dziwnie jest to opisane. Tak jak jest dużo wykrzykników, dużo wielkich liter, no to od razu coś jest nie tak z opisem. W idealnym stanie, co widać na zdjęciach, owszem, to widać. Auto sprowadzone do kraju w takim stanie jak na zdjęciach, bezpośrednio od pierwszego właściciela. Okej, no to w takim razie szukamy informacji o dokumentach. Tutaj mamy różne deklaracje, że jest super, że jest bez przetarg, że zawieszenie działa. Gwarancje to jeszcze nie ten etap, żeby nas interesowało. Auto jest gotowe do rejestracji. Dalej długaśna lista wyposażenia. Można sprawdzić auto na stacji diagnostycznej. Można, a nawet trzeba. No to jest taki opis, który potrzebowałby tutaj jeszcze uzupełnienia i poukładania tego jakoś ładnie, ale za to zdjęcia na piątkę, więc ogólna ocena, powiedzmy, no 3+, 4-, dopytać trochę informacji sprzedającego i już będzie fajnie. No chyba, że na etapie pytań wyjdzie coś podejrzanego, no to nie będzie fajnie, ale mam nadzieję, że wyłapujecie moją sugestię, że samo obejrzenie ogłoszenia to jedno, zwracamy uwagę na różne elementy, natomiast wiadomości z dodatkowymi pytaniami, telefony, jazda próbna, oględziny, to wszystko też są obowiązkowe kroki przed zakupem. Obowiązkowy jest także nasz stały segment, czyli komentarz tygodnia. W tej sekcji wyróżniamy i nagradzamy aktywnych widzów, którzy piszą ciekawe komentarze. Zaglądamy zatem pod test Alfy Romeo Giulia. Tutaj najpopularniejszy komentarz napisał Adrian Malinowski. Moja żona powiedziała, że żadna Alfa jej się nie podoba. Papiery rozwodowe są już u adwokata. Bardzo fajny, z poczuciem humoru. Do tego jeszcze 3 odpowiedzi. Ja bardzo lubię komentarze typu żartobliwe. Całkiem dużo łapek w górę zgarnął także Rafał Kowalski, 53, który napisał: piękne auto, można się zakochać. Co by nie mówić, to Włosi potrafią robić piękne samochody. Fajny test. Dziękuję za opinię i zgadzam się. Włosi bardzo często robią piękne auta. Taką samą liczbę łapek w górę otrzymała Magda Banasik. Jak miło, że kobieta w naszym gronie. Fajna, brakuje tylko love. Inny komentarzy o lawecie. Bardzo fajna gra słów. Pozdrawiamy Cię, Magda. A pod przeglądem z hybrydami do 40 tysięcy złotych najpopularniejszy komentarz napisał PPGZSTY. Nie wiem, czy inaczej można to przeczytać, ale długi. Ja mam taką prośbę, aby zrobić listę liftbacków czy tam fastbacków. Chodzi mi o to, żeby była ładna sylwetka autka i super dojście do bagażnika. Wcześniej miałem Vectre C hatchback i tam nawet kosiarkę wrzuciłem do serwisu, a teraz przy sedanie ledwo wózek dziecięcy mieszczę. Także proszę uprzejmie o listę spoko hatchbacków do, powiedzmy, 25 tysięcy złotych. Fajny pomysł. Drugi najpopularniejszy komentarz pod tym filmem napisał Łukasz K. A ja proponuję temat na odcinek: ciekawe oldtimery do 50 tysięcy złotych. Ten pomysł jest ciekawy. Dopisuję. A więc, moi drodzy, kamerkę Mio C540 jako autor najpopularniejszego komentarza tego tygodnia otrzymuje Adrian Malinowski. Wielkie brawa. Adrian, to nagroda za Twoje poczucie humoru, no bo mam nadzieję, że to żart, prawda? Napisz do mnie na youtube@otomoto.pl, dogadamy się, jeśli chodzi o adres, i kamerka pojedzie do Ciebie. A jeśli Wy także chcielibyście wygrać kamerkę, to koniecznie piszcie komentarze pod naszymi filmami. Dla tych, którzy planują zakup takiego sprzętu, co tydzień mamy przygotowane promocje. Szczegóły są w opisie wraz z linkami oraz z kodem promocyjnym Otomoto. Sprawdźcie nasze poprzednie filmy, bo niektóre z tych promocji jeszcze trwają, więc mamy tańsze modele, droższe modele, dla każdego coś dobrego powinno się znaleźć. A tymczasem zachęcam Was do zostawiania łapek w górę, subskrybowania tego kanału, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, cześć!